dwóch dni biegunki oraz omdlenia. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna utraty przytomności? A) hiperkaliemia B, hiperkalcemia C; Niskie ciśnienie tętnicze D, bradykardia E, kwasica gwiazdka gwiazdka ukryj podpowiedź gwiazdka gwiazdka C. Niskie ciśnienie tętnicze więcej informacji pytanie z. 13 jesień mężczyzna najprawdopodobniej jest odwodniony w wyniku trwającej od dwóch dni biegunki, stąd niskie ciśnienie tętnicze i omdlenie 79 letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu trwającej od 2 dni biegunki oraz omdlenia. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna utraty przytomności? A Hiperkaliemia B. Hiperkalcemia C, niskie ciśnienie tętnicze D, bradykardia E, kwasica gwiazdka gwiazdka ukryj podpowiedź gwiazdka gwiazdka C. Niskie ciśnienie tętnicze więcej informacji pytanie z: 13 jesień mężczyzna najprawdopodobniej jest odwodniony w wyniku trwającej od dwóch dni biegunki. Stąd niskie ciśnienie tętnicze i omdlenie. 79-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu trwającej od 2 dni biegunki oraz omdlenia. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna utraty przytomności? A. Hiperkaliemia B. Hiperkalcemia C. Niskie ciśnienie tętnicze D. Bradykardia E. Kwasica gwiazdka gwiazdka ukryj podpowiedź gwiazdka gwiazdka C. Niskie ciśnienie tętnicze więcej informacji. Pytanie z. 13 jesień mężczyzna najprawdopodobniej jest odwodniony w wyniku trwającej od dwóch dni biegunki. Stąd niskie ciśnienie tętnicze i omdlenie. 79 letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu trwającej od. Dwa dni biegunki oraz omdlenia. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna utraty przytomności? A. Hiperkaliemia B, hiperkalcemia C, niskie ciśnienie tętnicze D, bradykardia E, kwasica gwiazdka gwiazdka, ukryj podpowiedź gwiazdka gwiazdka C. Niskie ciśnienie tętnicze, więcej informacji, pytanie z. 13 Jesień mężczyzna najprawdopodobniej jest odwodniony w wyniku trwającej od dwóch dni biegunki stąd niskie ciśnienie tętnicze i omdlenie 79-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu trwającej od 2 dni biegunki oraz omdlenia jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna utraty przytomności a hiperkaliemia b Hiperkalcemia C, niskie ciśnienie tętnicze D, bradykardia E, kwasica gwiazdka gwiazdka ukryj podpowiedź gwiazdka gwiazdka C. Niskie ciśnienie tętnicze, więcej informacji, pytanie z 13 jesień mężczyzna najprawdopodobniej jest odwodniony w wyniku trwającej od dwóch dni biegunki. Stąd niskie ciśnienie tętnicze i omdlenie. 79-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu trwającej od dwa dni biegunki oraz omdlenia. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna utraty przytomności? A. Hiperkaliemia B. Hiperkalcemia C. Niskie ciśnienie tętnicze D. Bradykardia E. Kwasica gwiazdka gwiazdka ukryj podpowiedź gwiazdka gwiazdka C. Niskie ciśnienie tętnicze więcej informacji pytanie z. 13 jesień mężczyzna najprawdopodobniej jest odwodniony w wyniku trwającej od dwóch dni biegunki, stąd niskie ciśnienie tętnicze i omdlenie. 79 letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu trwającej od. Dwa dni biegunki oraz omdlenia. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna utraty przytomności? A. Hiperkaliemia B, hiperkalcemia C, niskie ciśnienie tętnicze D, bradykardia E, kwasica gwiazdka gwiazdka, ukryj podpowiedź gwiazdka gwiazdka C. Niskie ciśnienie tętnicze, więcej informacji, pytanie z. 13 jesień mężczyzna najprawdopodobniej jest odwodniony w wyniku trwającej od dwóch dni biegunki, stąd niskie ciśnienie tętnicze i omdlenie 79 letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu trwającej od 2 dni biegunki oraz omdlenia. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna utraty przytomności? A Hiperkaliemia B. Hiperkalcemia C. Niskie ciśnienie tętnicze D. Bradykardia E. Kwasica gwiazdka gwiazdka ukryj podpowiedź gwiazdka gwiazdka C. Niskie ciśnienie tętnicze więcej informacji pytanie z. 13 jesień mężczyzna najprawdopodobniej jest odwodniony w wyniku trwającej od dwóch dni biegunki, stąd niskie ciśnienie tętnicze i omdlenie. 70